faktycznie testował ampułki czy lek na kotach, kiedy te testy okazały się pozytywne, czyli koty po prostu umierały, zdecydowali się właśnie na to, że będą je od teraz. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Dzisiaj odcinek, który powinien się zaczynać tak, jak pewnie zbrodnie hitlerowskie. Doktor Brantil, Anioł Śmierci, doktor Mengele, Skórołapka. To nie są pseudonimy oprawców hitlerowskich, niemieckich, a pseudonimy ludzi, którzy powinni ratować życie, dlatego że chodzi o ratowników medycznych. To będzie odcinek o tym. Sporo tych informacji, które dzisiaj będą, zaczerpnęliśmy z książki Tomka Patory. Tomek napisał na ten temat i artykuł, napisał książkę. Łowcy skór. Tajemnice zbrodni w łódzkim pogotowiu. To nowy reportaż Tomasza Patory, jednego z dziennikarzy, który ujawnił szokujący proceder zabijania pacjentów przez pracowników łódzkiego pogotowia i sprzedaży informacji o zgonach zakładom pogrzebowym. Sprawą łowców skór żyła cała Polska. Po 20 latach Patora wraca do tematu i przedstawia nieznane dotychczas dokumenty oraz relacje świadków. Zachęcamy Was do odsłuchania przejmującego audiobooka na platformie sponsora tego odcinka, Audioteki. Link do wstrząsającego reportażu znajdziecie w opisie pod filmem. Więc odsyłam Was do tej pozycji, a dzisiaj zapraszamy na kolejny odcinek. 20 lat temu, w roku 2003, ujawniono w Łodzi jedną z największych afer chyba na świecie. Skala bestialstwa tego, co się stało, chyba przekroczyła także wszelkie granice. Nikt z nas nie wyobrażał sobie nawet, że można posunąć się do takich rzeczy. Tę aferę okrzyknięto aferą łowców skór. Skór, czyli ludzkich ciał. Ciało ludzkie nazywano po prostu w tej aferze skórą. O tym, co dzieje się w ogóle w Łodzi, co dzieje się na styku zakłady pogrzebowe, a pogotowie, mówiono od dawna. Jedna z osób, jeden ze świadków mówił, że już w roku 1992, kiedy zmarła jego mama, nagle pękł tętniak aorty. Ta osoba wezwała pogotowie. Ale zanim wezwała pogotowie, zanim ono w ogóle przyjechało, do domu zapukał przedstawiciel zakładu pogrzebowego, oferując swoje usługi. Oczywiście był to szok, bo zamiast pogotowia wcześniej przyjechał, jak powiedziałem, pracownik zakładu pogrzebowego. Oczywiście nikt z nas nie jest gotowy na śmierć kogoś bliskiego. Nawet jeżeli ktoś ma sporo lat, nawet jeżeli choruje, to śmierć zawsze nas zaskakuje. Przecież nikt z nas nie nosi ani wizytówki zakładu pogrzebowego, ani nie kładzie przy łóżku. Tak po prostu nie robimy. Więc w momencie, kiedy dzieje się coś takiego, każdy z tych osób, który przede wszystkim myśli o tym zmarłym, jest podatny na sugestie. Propozycja zakładu pogrzebowego zwykle jest przyjmowana i nawet nikt się nie domyśla, że zakład pogrzebowy wręcza komuś łapówkę, a ta łapówka jest wliczana w koszty pogrzebu. Początkowo mechanizm działania w łódzkim pogotowiu był raczej prosty. Ktoś dzwonił, ktoś wzywał pomocy. Z opisu tego, co się działo, wynikało, że albo ta osoba umierała, albo już wręcz nie żyła. Telefon odbierał dyspozytor. W momencie, kiedy była taka informacja, dyspozytor dzwonił do zaprzyjaźnionej załogi karetki pogotowia, a ta informowała zakład pogrzebowy, że jest zgon, albo że osoba niedługo umrze.
No i tym sposobem oczywiście zakład pogrzebowy miał informację. Ten mechanizm wymyślił podobno były pracownik pogotowia, który odszedł z pogotowia, założył zakład pogrzebowy. No wiadomo, było mu łatwiej rozmawiać, znał ludzi, mógł do nich dotrzeć. Początkowo były to drobne upominki, jakieś alkohole, jakieś kosmetyki. No a potem z tych drobnych upominków zrobiły się pieniądze i to rzeczywiście spore, dlatego że od każdej skóry, no nazwijmy to właśnie w ten sposób, jak nazywali to ci ludzie, płacił od 1200 do 2000 złotych, jeżeli założyć, że w takim mieście jak Łódź takich zgonów było kilkadziesiąt, kilkanaście w ciągu dnia, no to tym sposobem można było oczywiście zarobić w ciągu jednego dnia miesięczną pensję. To było mniej więcej w granicach, jakbyśmy dzisiaj policzyli, około 6,5 tysiąca złotych na rękę, dlatego że tymi pieniędzmi, wiadomo, trzeba było się podzielić. Dzielili się sanitariusze, dzielili się kierowcy, dzielili się lekarze, dzielili się także dyspozytorzy, więc każda kwota była dzielona na cztery, ale pomimo tego to były naprawdę duże pieniądze. No i to powodowało, że skala tego, co działo się w Łodzi, skala tego okrucieństwa, bestialstwa ciągle rosła, chociaż powiedziałbym w tym momencie, który opisałem, wyglądało to jeszcze zupełnie niewinnie. Po tych pierwszych informacjach, po tych niewinnych, jak powiedziałem, w zasadzie telefonach, przyszła pierwsza eskalacja tego wszystkiego, co się działo. To było zwlekanie z pomocą człowiekowi. A więc było tak, że kiedy karetka pogotowia przyjeżdżała do domu, do mieszkania, zabierała chorego, no, człowieka, który potrzebował natychmiastowej pomocy, który po prostu umierał. I karetka miała jechać spokojnie, powoli, nie spiesząc się, tak, żeby człowiek po prostu w trakcie drogi do szpitala umarł. I to się rzeczywiście działo. No, to już było poważne przestępstwo. Ja bym je nawet porównał do takiego świadomego zabicia człowieka, chociaż z punktu widzenia oczywiście kryminalnego kodeksu karnego. To było zupełnie inne przestępstwo, ale tak bym je zakwalifikował. W tym czasie w pogotowiu w Łodzi zaczął pracować Andrzej N. To był dosyć doświadczony sanitariusz, przepracował 12 lat. Jak później stwierdził w śledztwie, ta informacja o zgonach, informowanie zakładów pogrzebowych praktycznie była zawsze. Od momentu, kiedy on zaczął pracować, a więc od 12 lat, a wyglądało na to, że o wiele wcześniej. Andrzej N. no z pozoru był normalnym człowiekiem, miał dom, miał żonę, miał dzieci. Pracował, jak powiedziałem, sporo lat i nic nie wskazywało na to, że ten człowiek, czy przyjdzie mu do głowy właśnie tego rodzaju pomysł. Andrzej N. ma właśnie pseudonim dr Ebrantil. To jest oczywiście nazwa od jednego z leków. Któregoś dnia Andrzej N. rozmawia z jednym z dyspozytorów pogotowia. Ten dyspozytor odgrywa w pogotowiu taką raczej czołową rolę. Jest znany, nawet powiedziałbym, darzą go ludzie, nawet i dyrekcja, takimś jakimś szacunkiem, trochę strachem. Niemniej w czasie rozmowy Andrzej N. mówi do tego dyspozytora, że przecież no, czasami takiej osobie, która umiera, która jest w trudnej sytuacji, można by pomóc. W zasadzie starsza pani, babcia, jak mówił, i tak umrze, to po co czekać? Można tę śmierć przyspieszyć. No, otrzymał wtedy taką, powiedziałbym, zgodę na to,
żeby sprawą zająć się na poważnie. I wtedy pojawił się pomysł pawulonu. To taki środek, który służy do zwiotczania mięśni, po to, żeby rozpocząć intubację. No oczywiście środek ten podany osobie, która jest w ciężkiej sytuacji, która po prostu potrzebuje pomocy, powoduje, że ta osoba w przeciągu kilkunastu minut umiera. Że umiera na skutek tego, że serce nie dostaje tlenu. Na dobrą sprawę można by powiedzieć, że jest to środek służący do popełnienia zbrodni doskonałej. Dlatego, że po kilku godzinach, po 3-4 godzinach ten środek jest wydalany z organizmu, nie pozostaje po nim śladu. I w czasie sekcji zwłok, kiedy lekarz robiący sekcję zwłok robi oględziny, stwierdza, że osoba, której podano ten środek, umarła na zawał serca. A więc nie ma żadnych śladów po podanym leku, a przyczyną śmierci jest zawał serca. To rzeczywiście może służyć do popełnienia takiej zbrodni doskonałej i z tego założenia wychodził Andrzej N. Śledztwo ruszyło tak naprawdę dopiero po artykule w Gazecie Wyborczej. Właśnie Tomasz Patora, Marcin Stelmasiak, oni wtedy pisali w Gazecie Wyborczej. I trzeci dziennikarz z Radia Łódź, Przemek Witkowski, opowiedzieli o tym wszystkim, opowiedzieli o mechanizmie korumpowania pracowników pogotowia, o przekazywaniu właśnie informacji o tym, jak to wszystko funkcjonuje, jak to się wszystko obraca. I wtedy ruszyło tak naprawdę śledztwo. Opowiedzieli także o tym, że pracownicy pogotowia, przyspieszając zgon, po prostu tych ludzi zabijali. No, wstrząs, szok, niedowierzanie, że tak mogło być. Nawet posypały się, powiedziałbym, takie głosy, że to wymyślone, że to nieprawda, że to niemożliwe. No, te głosy były również ze strony różnego rodzaju i polityków, którzy uważali pewnie, jak i większość ludzi, że do czegoś takiego, do takiego bestialstwa po prostu dojść nie mogło. W tej sprawie jest także Karol B. Karol B. to drugi z sanitariuszy, też z pozoru człowiek zwyczajny, normalny. Przepracował w pogotowiu 13 lat, 38 lat, żona, dzieci. To właśnie z Karolem B. podzielił się Andrzej N. tymi swoimi informacjami i tym swoim pomysłem na możliwość zarobienia dużych pieniędzy. Karol B. zgodził się. Nawet Andrzej N. dał mu kilka ampułek pawulonu po to, żeby przetestował je na kotach. On faktycznie testował ampułki, czy lek na kotach, kiedy te testy okazały się pozytywne, czyli koty po prostu umierały. Zdecydowali się właśnie na to, że będą je od teraz stosowali na ludziach. 29 stycznia 2001 roku wezwano karetkę pogotowia na ulicę Narutowicza w Łodzi. Pani Ludmiła w zasadzie była w dobrym stanie, miała jedynie wysypkę. Do mieszkania wszedł lekarz Paweł W., wszedł także Karol B. Zabrali panią do szpitala na oddział dermatologii. Tam dostała leki. Ale lekarze zwykle tak robią, że chcieli ją poddać jeszcze obserwacji, czy nie wydarzy się nic więcej. Wobec tego tej załodze karetki pogotowia, właśnie gdzie był Karol B., kazali ją zawieźć, panią Ludmiłę, do szpitala w Pabianicach. Kiedy jechali karetką, Karol B. zrobił zastrzyk, wstrzyknął pani Ludmile pawulon. Po paru minutach kobieta zaczęła walczyć. Żyła jeszcze w momencie, kiedy Karol B.
dzwonił do zakładu pogrzebowego, informując o tym, że jest zgon pacjenta. Tak działa Pawulon, dlatego że osoba, której poddano, słyszy to wszystko, co się dzieje, więc ona miała pełną świadomość i słyszała pewnie to, że on dzwoni już do zakładu pogrzebowego. Straszne też musiały być sceny tego wszystkiego, co działo się w karetce, ponieważ człowiek walczy o życie. Próbuje się zerwać, próbuje się miotać. Serce walczy gwałtownie, walczy tak długo, aż starczy mu tlenu. No to musiało być porównywalne z jakimiś takimi obrazami śmierci ludzi w agonii, którą no trudno z normalnego punktu widzenia wytrzymać. Tak to wyglądało w czasie śmierci pani Ludmiły. To był jeden z przypadków, kiedy właśnie użyto Pawulonu. Kiedy Karol B. zabił panią Ludmiłę, on później jeszcze chwalił się i mówił Andrzejowi o tym, że puknął pacjentkę z wysypką. Puknął, czyli po prostu zabił. Inny przykład, tym razem nazwijmy to bohaterem, jest właśnie Andrzej N. Mieli wezwanie do starszej pani, wiozą tę panią do szpitala, patrzy na lekarza, ten kiwnął głową, uznał to za przyzwolenie, wziął ampułkę, zrobił zastrzyk, wstrzyknął tej starszej pani Pawulon. Śmierć nastąpiła, czy w zasadzie agonia nastąpiła w ciągu 2-3 minut, kiedy pochylił się nad pacjentką, powiedział do lekarza: lekarz, chodź, pacjentka już kituje. Po tym, jak zginęła pani Ludmiła, no możemy się domyślać, że ofiarą mogła być niekoniecznie starsza osoba, niekoniecznie ktoś bardzo chory, natomiast mógł być to ktoś, kto miał tylko wysypkę. No, to jest dodatkowy taki makabryczny element w tej historii. To, co działo się w łódzkim pogotowiu, tak jak mówił Andrzej N., przybrało wręcz rozmiary szaleństwa. Dzień rozpoczynał się o mówieniu o pieniądzach, o możliwości zarobienia na skórach. Tym samym tematem kończył się dzień. Wszyscy o tym mówili, wszyscy rozmawiali, dzielili się pieniędzmi i możliwością zarobków. Porobiły się różnego rodzaju układy, a to lekarzy z dyspozytorami, że dostawali takie zlecenie, gdzie albo był już zgon, albo było wysokie prawdopodobieństwo, że właśnie osoba umrze. Mało tego, w momencie, kiedy było kilka zleceń jednocześnie, działo się również i tak, że na przykład była informacja o 2 zgonach i na przykład krwotoku kobiety, która była w ciąży, to załogi jechały w miejsce, gdzie był zgon, no po to, żeby oczywiście dostać pieniądze za informację o zgonie. Tu dla tych, którzy nie wiedzą, no jest taka zasada, że jeżeli człowiek umrze, wiadomo, że już nie żyje, to często mieliśmy również i na miejscu zabójstw, musi przyjechać lekarz po to, żeby stwierdzić zgon. No taka jest zasada, on wypisuje po prostu kartę zgonu i na tej podstawie ciało jest przewiezione później do zakładu medycyny sądowej. To jest po prostu taki mechanizm. Mówiono o lekarzach, szczególnie Januszu K., że przychodził do pracy, zacierał ręce, mówi: no dzisiaj szczególnie potrzebuje pieniędzy i potrzebuje jakiś atrakcyjny wyjazd. No oczywiście to był wyjazd tam, gdzie ktoś umarł. Podobnie mówiono o Pawle W., że także lubił pieniądze.
Pierwsze wyroki zapadły w roku 2007. Andrzej N. dostał dożywocie. I chociaż on sam przyznał się w śledztwie do zabójstwa kilkunastu osób, w sumie odpowiadał za zabicie czterech i usiłowanie piątej osoby. Karol B. odpowiadał jedynie za śmierć pani Ludmiły, a więc tej pani z wysypką. Odpowiadał także za pomoc Andrzejowi N. On dostał 25 lat więzienia. Dwaj lekarze, Janusz K. i Paweł W., dostali 6 i 5 lat, ale dostali te wyroki jedynie za to, że nie pomogli pacjentom, że narazili ich na niebezpieczeństwo i śmierć. W sumie proces oczywiście toczył się dłuższy czas. Na ławie oskarżonych zasiadło 9 osób, wśród nich ta czwórka. Więc no, powiedziałbym, że raczej tych oskarżonych w śledztwie w sprawie nie było aż tak wielu. Lekarze otrzymali także zakaz wykonywania zawodu na 10 lat. Myślę, że chyba wszyscy mamy świadomość tego, że znamy tylko część prawdy o tym, co działo się w łódzkim pogotowiu. Tylko w latach, to jest w zasadzie początek 1998 roku do 1 stycznia 2002 roku, zużyto 1250 ampułek Pawulonu, nie mówiąc już o innych lekach, które działają podobnie. Ja nawet nie chcę ich wymieniać, bo i po co? Więc możemy się domyślać skali tego wszystkiego, gdy tymczasem Pawulon w karetce pogotowia w ogóle nie był w zasadzie potrzebny. Zresztą wycofano go z karetek pogotowia. Jedna z osób, która była doświadczonym sanitariuszem, mówiła, że tego rodzaju lek w ogóle nie powinien być w karetce, bo jest niepotrzebny. Przez 13 lat pracy w karetce tylko raz był potrzebny. To po co w takim razie te setki czy też tysiące ampułek, które woziła każda załoga? A było tak, że w każdej karetce było po kilkadziesiąt ampułek Pawulonu, tylko Pawulonu, że sanitariusze walczyli o niego, że pożyczali sobie wzajemnie, że jak brakowało, to nawet potrafili się o Pawulon pobić. Więc możemy się domyślać skali tego wszystkiego. Zresztą niektórzy mówią, że osób, które zostały uśmiercone w ten sposób, mogły być setki, a nawet tysiące. Pewnie się nigdy tego nie dowiemy, bo jak wam wcześniej powiedziałem, Pawulon jest niewykrywalny i w jaki sposób można to uznać za zbrodnię doskonałą. Już w czasie rozprawy sędzia powiedział, że ten upadek człowieka, moralny upadek człowieka w tej sprawie jest niewyobrażalny. Że przeliczano po prostu człowieka na skóry, a skóry na pieniądze. I oczywiście w dalszym ciągu jest tak, że zakłady pogrzebowe walczą, że im większy obrót, tym oczywiście większe zarobki. I trzeba być realistą, że z pewnością informacja o tym, że jest śmierć człowieka w dalszym ciągu dla zakładów pogrzebowych jest ważna. Dużo się zmieniło. Zmienił się, myślę, system informacji, rozmowy z dyspozytorem pogotowia chociażby są nagrywane, jest monitoring również i w karetkach pogotowia, więc z pewnością ta kontrola jest, ale zawsze będzie pokusa taka, żeby taką informację przekazać. I to jest pokusa nie tylko tutaj dotycząca pracowników pogotowia, ale przecież takie informacje o tym, że ktoś zmarł, mają i strażacy, i policjanci, i lekarze.
w jaki sposób, nie ma się co oczarować, tego rodzaju mechanizm występował i pewnie będzie występował w całej Polsce. I to też trzeba wziąć pod uwagę, bo niestety prędzej czy później każdy z nas ze śmiercią kogoś bliskiego w życiu niestety musi się spotkać. Jeśli chcecie zagłębić się w bulwersującą sprawę łowców skór, odsłuchajcie reportaż Tomasza Patory pod tytułem Łowcy skór. Tajemnice zbrodni w łódzkim pogotowiu. Link do audiobooka na Audiotece, która jest sponsorem odcinka, znajdziecie w opisie pod linkiem. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i oczywiście tradycyjnie trzymajcie się.